tam wszystkich. Nie wiem, czy pamiętacie taką miejscówę. Mam taki film, gdzie montowałem tą rojołapkę. Dłuższy czas tu nic nie było. Ale dzisiaj przyjechałem i widać, że latają. Teraz wejdę na górę i pokażę, co tam. Bo tak naprawdę dla mnie to też jest nowość. Znaczy, nie widziałem jeszcze w środku, co jest. Także taka miejscówka, o. Taka o miejscówka. Tu jak widzimy, tu jest pusto. Tu jest pusto, a tutaj takie drzewko stoi. Więc będę wchodził na to drzewo i zobaczymy. Niestety jest mi niewygodnie tam nagrywać, ale są tam pszczoły. Jak widzimy, latają tu dość dużo ich jest. Będziemy czekać. Może nawet dziś wieczorem ja przejadę i zabiorę pszczółki. Nie ma mogliście widzieć filmik, jak właśnie ją ustawiałem tutaj. Łabąź jest namalowany. Tutaj tą rojołapkę chcę wejść pewnie parę sztuk, parę roje. Może dwa, trzy nawet. I widać, że pod tą rojołapką łażą tak na dole pszczoły. No i oni się biją tam na wylotku i tamte bronią swojego domu. Podejrzewam, że większy rój wejdzie, a słabsze, no słabsze już niestety. Myślałem, żeby przywieźć i jeszcze tam jedną postawić, ale to nie chyba. No, nagram, pokażę, jak to wygląda już w ulu. Także łapcie roje. Nie jest to ciężka, nie jest to jakaś trudna sprawa. Przywieźć taką, ją postawić. Nawet można, jak jest tak, jak mówiłem, jak macie może 8 ramek, można nawet zrobić na 10, jak nie macie czasu sprawdzać ją co 3, bo ja jeżdżę często, no jak mi, nie wiem, na przykład co 5, to co 6 dni, tak o. A jak macie mało czasu, no to wiadomo, to większą rojołapkę i można sprawdzać ją tak o tydzień, 2, 3 nawet. I będziecie mieli pszczoły za darmo. Takie to pszczółki za darmo.